Witam wszystkich ponownie. Dziś przygotowałam dla Was wiosenną sałatkę z twaroszkiem i z rzodkiewką. Sałatkę tą bardzo często przygotowuję właśnie teraz, w tym okresie, kiedy będziemy już mieli rzodkiewkę w ogródku. Jest naprawdę bardzo smaczna, prosta w przygotowaniu. Serdecznie Wam ten przepis polecam. Jeśli jesteś nowym widzem, zachęcam Cię do subskrypcji, by być na bieżąco. Dokładną listę składników wypisałam również pod filmem. No i nie pozostaje nam nic innego, jak wyłożyć wszystkie składniki warstwowo. Zaczynam od twarogu. Ja mam twarog półtłusty. Mniej więcej widelcem rozdrabniam, dodaję sól, pieprz. No i teraz będę wykładać jedną cienką warstwę majonezu, więc tutaj mam 2-3 łyżki majonezu. Delikatnie rozprowadzam po całej powierzchni. No i kolejne składniki. Na majonez układam jedną czerwoną cebulę. Pokroiłam ją drobno, a następnie na cebulę 4 jajka ugotowane na twardo. Możecie użyć więcej. I tutaj również jajka przyprawiam, sól, pieprz. Musimy pamiętać właśnie o przyprawach również w środku sałatki. I tutaj mam taki jeden pęczek rzodkiewki startej na tarce o grubych oczkach. Rozprowadzam po całej powierzchni mojej sałatki. Następnie rozprowadzam warstwę kukurydzy. No i kolejny składnik. Ser żółty starty na tarce o grubych oczkach. Ja akurat użyłam ser salami. I ostatnia warstwa majonezu. Delikatnie rozprowadzam po całej sałatce. No i zostały nam teraz już ostatnie składniki, takie, którymi można ozdobić naszą sałatkę. Więc ja tutaj używam sałatę zieloną. Następnie jeszcze jajko, więc można ugotować jedno jajko więcej dla dekoracji. No i jeszcze pozostałe składniki, jakie mi zostały. Mam tutaj świeży szczypiorek, kukurydzę, jeszcze rozrzucę czerwoną cebulą. No i moja sałatka jest gotowa. Naprawdę bardzo prosta w przygotowaniu. Zróbcie teraz właśnie w tym okresie, gdy mamy świeżą rzodkiewkę. Serdecznie polecam.